Siema wszystkim, z tej strony Feather Fanatics. Jedziemy na Monopole, tak zwaną ulicę monopolową, czyli Spirytusy, przy kanale żeglugowym. Klasyk, metoda typowo na leszcza, zgaszona zanęta, pikery, delikatne federy i jedziemy. Może coś rzucę na grubego, zobaczę coś na fileta, tam ostatnio już nie pamiętam, ale chyba miałem coś na fileta, chyba byczka. Także oglądajcie, zobaczymy co dzisiaj w torze śniowe popołudnie w wodzie pływa. Właśnie dojechałem, jechałem aż 40 minut, słuchajcie, ale opłacało się, moja ulubiona miejscówka jest wolna. Ja się zaraz właśnie rozkładam i przystępuję do wstępnego nęcenia. Dzisiaj na ryby w ogóle chciałem jeszcze dodać, wybrałem się dość kompaktowo, ponieważ moja winda była nieczynna i wziąłem minimum sprzętu, jakie mogłem zabrać w ręce, choć i tak chyba wiadro miałem jeszcze w bagażniku. Tak miejscóweczka wygląda. Jeszcze tutaj nie nakręciłem żadnego odcinka. Będzie pierwsze. Jedno z moich ulubionych tu na tym kanale. Mieszankę już mam wcześniej przyrządzoną, wyciągniętą z zamrażarnika. Jak mi zostaje, to potem łowię na starą. I zawsze to parę złotych do przodu. Ewentualnie potem dopalam. Dodatkami zanętka, nie? No. Ale teraz trochę ją dowilżę, żeby mieć na co łapać. Woda lekko płynie w lewo teraz. Tu w tym kanale to tak woda kręci, raz w jedną, raz w drugą, także tu zanęta raczej jak się wymyje, to część na pewno do ciebie wróci, chociaż to jest dość mocno zgaszona mieszanka z gliną wiążącą, także no, ona była dedykowana na początku specjalnie pod leszcza, więc tyle na razie starczy, a ja rozwinę resztę sprzętu, na pewno pikerka rozwinę i na pewno federka tego do 90 gram, obie wędki na plecionce. Drapieżnik chodzi, ryba się pławi. Nie wiem, czy nie zrobić jednej takiego małego testu. Jedna wędka na białego, druga na pinkę. Albo jedna wędka po prostu na leszcza, drugą na drapieżnika, na fileta. Zobaczę, cały czas się zastanawiam.
ale zobaczcie, ile ja się rozkładam, 10-15 minut, już jestem prawie rozłożony. Kompaktowe łowienie plus gotowa zanęta sposobem na szybkie rozwinięcie się. Rzucę z 2-3 kosze na start. Idealnie. Fajnie. Jestem zadowolony. Elegancko, powiem wam. Woda trochę bardziej ciągnie, ale zaraz się uspokoi. Nie ma co nęcić przy takiej wodzie. Teraz dość płynie, myślę, spokojnie na 30 gram. Nie ma co nęcić na takiej wodzie grubo, bo można poczekać i jak się poczeka tu na tym łowisku, to można zanęcić typowo punktowo, wtedy nie ma za bardzo uciągu, koszyk staje na dno tak jak opada i masz lepszą celność, bo tak teraz to płynie, nie wiem czy to widać w ogóle na ujęciu, ale musicie mi uwierzyć, no na 20-30 gram na pewno płynie, a tak to jest 0 lub 10 gram uciąg, zazwyczaj max tutaj, jak się nic nie dzieje. Czerwona, biała, różowa, żółta. Na razie zobaczymy, jaki kolor wysysają. Też jest ważne. Jest pierwsza ryba. Pewnie ukleja. Nie, płotka. Co całkiem taka, powiem wam, jak na pierwszą rybę. Całkiem udana. Płotka z opadu. Zobaczcie. Ładna płotka. Ja dalej z tym połamanym podbierakiem. Wstyd trochę. No ale nawet raz, że nie wiem za bardzo jak to naprawić. A dwa, że nie za bardzo też mam kasę na nową sztycę. Więc tak się będę teraz męczył. I może któryś z was, z widzów, jakoś by podpowiedział, jak to, słuchajcie, czy po prostu tutaj obciąć i zrobić tak na teleskopowo, po prostu jeszcze zabezpieczyć, czy wkleić to w jedno, w drugie, nie wiem, nie mam pojęcia, chcę jakoś to wymyślić, żeby było dobrze, nie chcę zrobić jakieś lipy. Teraz płynie woda w drugą stronę. Szybko się zmienia. Jak to ktoś kiedyś powiedział, grążele i tataraki. Czy tataraki i grążele? Jakoś tak. Ale ta płotka to chyba była przypadkowa. Teraz tak sobie rozkminiam. Wzięła z lotu, gdzieś tam się chyba kręciła i tyle. Na razie na grubo nic.
na cienko, coś tam się dzieje. Ale bez stanowiska, powiem wam, to jest jednak inne łowienie. Schylać się musisz. Niewygodnie już. Człowiek przyzwyczaił. W tym roku już był odcinek na monopolowej obranie. Tylko że tam dalej, za bramą. Potem się dowiedziałem, że tam jest zakaz w ogóle wjazdu, zakaz... No zobaczymy, może coś rzeczywiście... Jesteś chyba. Potem się dowiedziałem, że tam jest zakaz wjazdu i dlatego... No i wtedy też chyba była zajęta ta miejscówka. Nie ma, pusta. Dlatego siedzimy dzisiaj tu, gdzie zawsze siadałem, jak było wolne. Będę musiał chyba skrócić tamten dystans. Tam ustawiłem na 30 metrze i kompletnie nic się nie dzieje. Ani szturchnięcia. A tu na 20 już drugie czy trzecie branie? O, ale branie od razu. Strasznie mocne branie. Przy podciąganiu, przy napinaniu w ogóle zestawu. O, koniec, nic. Jest. Jest rybka. Zobaczymy, co to takie było. Agresywne, ale coś myślę, że okoń. Leszczyk mały. Co ty taki wariat? Strasznie. Patrzcie, taki, co nawet podbieraka nie trzeba rozwijać. Leszczyk nie, krąpik. Normalne w sumie przy krąpiach. Krąpie są takie wariaty. Nie ma nic. Nie ma nic, ale tam były 4 chyba białe robaki. Zobaczcie. Wyssane robaki. Bo ktoś mi ostatnio otworzył oczy i powiem wam, powiedział, że ryba ma szukać. I coś w tym jest, rzeczywiście. Jest, jest ryba następna. Jest. Już większa. Coś w tym jest, słuchajcie, trzeba, ryba ma szukać, ryba ma się nie najadać, ryba ma znaleźć przynętę, znaleźć zanętę, ale nie róbmy tym rybom darmowej stołówki, bo to mamy ją jedną z drugą złapać, a nie nakarmić, prawda? Popatrzcie. Leszek. Tutaj z kanału. Taki o. Elegancki. Ja tak się posłuchałem tego. Mimo, że to była osoba dość dużo młodsza ode mnie. To ja się posłuchałem i... I sobie tak właśnie teraz daję tyle, o ile tyle, żeby tylko... Było, ale żeby ryba szukała. Jeszcze jeden będzie. Nie szkodź. Branie. Branie. I nie ma ryby. A nie, jest coś. Jest coś niedużego. Może wykorzystam tą rybę na fileta. Jeszcze mniej, żeby wypadało, żeby był na fileta. Leszczyk typowy teraz. Znowu na pinkę, znowu na cienko. Coś tam jest, chyba znowu byczek. Myślałem, że te byczki już przestały tutaj brać, ale jednak biorą dalej.
bardzo dobrze po prostu tym pokazali, jak się hamuje skuterem wodnym. Szkoda, że akurat na moim miejscu. Pobranie mam na krawędze. Jest, jest ryba, słuchajcie. Bardzo ostrożnie brała. Było bardzo delikatne branie. Leszek. Jest. Czyli cieńszy przypon. Cieńszy, dłuższy przypon dał efekty w postaci takiego leszka. Ohoho, nie no, niemożliwe. Marcin do mnie przyjechał, słuchajcie. Ja nie mogę, nie widziałem go 100 lat. Siema, ziomek. Jest następna rybka. Gdzieś teraz już tym razem mniejsza, słuchajcie. Ale tam ten leszczyk, to był leszczyk, co? Myślałem, że to będzie grubość przyponu, po prostu grała dzisiaj tutaj rolę. Ty, na 0,16 nic, dałem 0,11,5 i leszczy. Ja lubię tak cienko łowić. Ja też, bo jest to ryzyko, nie? O. Jest, jest. Jest ryba, słuchajcie. Jest ryba, zobaczymy co to jest. Nic dużego znowu. Ale jedno z większych dzisiaj. Także wiecie, jest ze mną Marcin, sympatyk kanału, mój osobisty, bardzo dobry kolega. Fajnie przyjechał odwiedzić, dowiedział się, że jestem tutaj na rybkach, a że jest taksówkarzem, to przyjechał przy okazji posiedzieć, popatrzeć i elegancko, fajnie, fajnie dzięki pozostać tutaj. No, tylko czyste wędkarstwo. Dokładnie. I siedzimy sobie fajnie. Przyciągnął się zakopa. Pod nogami sobie przypomniałeś, że się walczy. Co? Dziadu? A tak to nie walczyłeś? Wszystkie te krzyki były teraz łapie na nie. Nie bardzo chcę wejść. Może pewnie biorę to tylko. No. Drugi przypon cienki, on zaś się sobie odpływa i dopiero no. Zdziwiony. Po czasie, nie? No. Bez orientu. Co? Ale takie właśnie. Odpił na się. Ilość, nie? No. Jest następny. Chociaż jak teraz jeżdżę. Takie, poczekaj.
takie same jak na Bujwida dzisiaj, praktycznie. Nic większego. Nie chcę się dzisiaj zwędkować i chyba się nie zwędkuję. Ale jeszcze tu jest jakiś czas na to, żeby to zweryfikować. O, następny na ty. Ale na ty się nie zaciął niestety. Jakiś robak został w ogóle tam, że wziąłem? No chyba tak, nie? Krasnopiórka taka ładna pod nogami na zestaw, który leżał i czekał, aż się wyrzuci. Widzieliście? Jaka ładna, elegancka? No, słuchajcie, następna rybka elegancka. O, tu już jest elegancka rybka, coś tak czuję. Albo zaczepiłem za swoją drugą wędkę, dlatego idzie taki opór. Chyba zaczepiłem. Mam nadzieję, że się to nie splątało. Nie. Tą damy na bok. Teraz damy tu. Albo tu. Jeszcze dalej. O. Żeby móc się swobodnie podebrać. Jest. Zobaczcie taki laszek. Jeden z większych dzisiaj. Wszystkie te większe to tam z tego dalszego metra. Tam weszły rybki po czasie. Ale za to jeden za drugim. Może dojdziemy w końcu do tych 40-50 cm. Ciekawości. Może Marcin, zmierzymy tego, co? 35, 6 cm akurat ten ma. Także czekamy na tą wypasioną 40, może chudą 50. Jeszcze jest trochę czasu. Jest coś. Jest następna rybka po 5 minutach, ale spinka, niestety. Widać, że tam na 30 metr wjechało mi konkretne statko. I zostawił po sobie ślad, zobaczcie. Glucik. Typowo leszczowa pamiątka. Dobra, słuchajcie, robi się ciemno. O, branie. Chciałbym zrobić jakieś takie zakończenie. Scholuję tylko tą rybkę, wyciągnę. Zważymy. Nie wiem, czy ją w ogóle wyciągnę, bo zwinąłem już podbierać, co prawda. Ale jakoś samym koszem może. Akurat na koniec, nie? Podwinąć ci trochę? Nie, to jest jedno. No, już jest. Udało się. Może to nie jest zbyt profesjonalne podejście, ale po prostu już sobie powolutku wszystko chowałem i to jeszcze taki na koniec. Nie było dzisiaj nie wiadomo ilu ryb, więc zważę je w wiadrze. Zobaczcie, pół wiaderka leszczy, średniego rozmiaru, 0,0. Ile ten pokazuje? 4,320, powiedzmy, że jest, jak się uspokoił. No. Dobra, i wypuszczamy rybki. Poszły wszystkie super kondycji. Elegancko.
Także jak na łowienie od trzeciej. Myślę, że od trzeciej? Gdzieś od trzeciej. Całkiem fajny wynik. Dzisiaj brały tylko napinkę na białe. W ogóle nie było reakcji. I najlepiej, im więcej koloru było na haczyku, tym lepiej. Co jeszcze? Frakcja dość zgaszona. Nie była taka gruba, nie była taka typowo leszczowa. Troszeczkę pieczywka fluo, tak troszeczkę pod krąpika. Dużo gliny wiążącej. Mały stosunek zanęty do gliny. Czyli dawałem niecały kilogram zanęty do ponad 2 kg gliny. Tak to wygląda. Zanęta w ogóle mrożona, z mrożonymi robakami. Dopiero dzisiaj dodałem do niej żywych robaków. Jestem zadowolony z wędkowania. Branie. Branie jeszcze na to. Zaczyna się biur, kiedy ja chcę się zwijać. Jeszcze doliczymy do wagi. No ale niestety nie można mieć wszystkiego. Trochę wędkowania i trochę obowiązków domowych, mimo że jest dzisiaj niedziela. O! I byczek. Dzisiaj złowiłem chyba ze 4 byczki. Jeden taki nawet gruby był. Może weszły teraz. Także jeśli się podobało, to dajcie suba, łapkę w górę, skomentujcie i bądźcie na bieżąco z kanałem Feder Fanatics i tylko czyste wędkarstwo. Pamiętajcie, trzymajcie się, pozdrosy.